Los Angeles w Kalifornii przez pustynię Mojave wróciliśmy do stanu Nevada, by odwiedzić Las Vegas, najludniejsze miasto w Nevadzie, liczące ponad 650 tysięcy mieszkańców. Miasto założono w 1905 roku, a prawa miejskie oficjalnie przyznano mu w 1911. Słynie z ogromnych kasyn i powiązanych z nimi atrakcji. Określane jest często mianem miasta grzechu. W luksusowym hotelu Bellagio oglądamy jedyny w swoim rodzaju sufit. Tworzy go 2000 kwiatów zdmuchanego szkła, które pokrywają 190 metrów kwadratowych. Ten podwieszany sufit o wadze 18 ton jest największą szklaną instalacją na świecie. W skład hotelu i kasyna Bellagio wchodzi tzw. konserwatorium i ogrody botaniczne. Ich wystrój oraz wystawy zmieniane są 5 razy w roku i odzwierciedlają aktualny sezon. Jesteśmy we wrześniu, więc mamy jesień. Replika wieży Eiffla przy hotelu i kasynie Paris Las Vegas. Wodospady przed hotelem Mirage i wulkan, którego wybuch można oglądać wieczorem. Dzwonnica Świętego Marka o wymiarach takich jak pierwowzór. Hotel i kasyno The Venetian Resort. Kasyno ma powierzchnię 11 tysięcy metrów kwadratowych. Most Rialto. Przed hotelem Wyspa Skarbów czekamy na show zatytułowany Syreny Wyspy Skarbów. Spektakl przedstawia atak piratów na statek Syren i rozgrywa się na sztucznym jeziorze przed głównym wejściem do hotelu. W kompleksie The Venetian Resort można popływać gondolą.
hotel i kasyno Palazzo to jeden z najwyższych budynków w mieście o wysokości 196 metrów. Bulwarem Las Vegas idziemy pod hotel Mirage. Za chwilę obejrzymy wybuch wulkanu. Kontynuujemy naszą wędrówkę po nocnym Las Vegas. Zatrzymujemy się przed hotelem Bellagio. Jest tu ponad 3-hektarowe sztuczne jezioro, w którym znajdują się słynne, ogromne fontanny Bellagio, składające się z 1200 dysz. Na przestrzeni lat stały się one jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Las Vegas. Siedziba luksusowych butików Forum Shops. Jest tu ponad 160 sklepów. Jest już późna noc, ale ruch ani na chwilę nie słabnie. Paryska część Las Vegas z wieżą Eiffla i łukiem triumfalnym.
Casino et Excalibur. Naszą nocną wędrówkę kończymy w nowojorskiej części Las Vegas. Rankiem opuszczamy Las Vegas i zmierzamy do Wielkiego Kanionu Colorado. Niedaleko stąd znajduje się Tama Hoovera i jezioro Mead. Z Nevady przejechaliśmy do stanu Arizona. Wielki kanion Colorado, przez który przepływa rzeka Colorado, jest objęty ochroną w ramach Parku Narodowego Grand Canyon. Park został ustanowiony przez Kongres w 1919 roku. Kanion oglądamy z jego południowej krawędzi, na której jest około 50 punktów widokowych. Jesteśmy na jego wschodnim krańcu, na punkcie widokowym Desert View. Kanion ma 446 km długości i jest największym przełomem rzeki na świecie. W dole, ponad 1,5 km pod nami, płynie rzeka Colorado. Jest tu wieża widokowa o wysokości 21 metrów. Wewnątrz na dole mieści się kiwa, pomieszczenie używane przez Indian Hopi jako miejsce spotkań i ceremonii religijnych. Bóg chmur z tęczą nad głową. Bóg urodzaju. Bóg wojny. Kanion ma szerokość od 800 metrów do nawet 29 kilometrów. Najgłębszym rejonem kanionu jest wąwóz granitowy, w którym odległość dna od krawędzi wynosi 1857 metrów. Jesteśmy teraz na punkcie widokowym Medder Point. Można tu zobaczyć geologiczną historię Ziemi, liczącą sobie miliony lat.
Aby się dostać na północną krawędź kanionu, trzeba go objechać. Dlatego dociera tam niewielka część turystów, licząca około 10%. Ściany kanionu są swoistym przekrojem geologicznym. Na jego dnie można obejrzeć skały pochodzące sprzed 1,8 mld lat i przechodzić przez kolejne ery w dziejach Ziemi aż do 5 mln lat temu. W 1979 roku Wielki Kanion Colorado został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Park odwiedza rocznie ponad 6 milionów turystów. Można też skorzystać z lotu helikopterem, by popatrzeć na kanion z innej perspektywy. Pozostajemy w stanie Arizona w okolicy miasta Sedona. Są tu niezwykłe czerwone skały. To formacja skalna zwana zamkiem, dalej jest dzwon, a następnie sąd. Skała zwana katedrą. Dojeżdżamy do Sedony, która leży u podnóża monumentalnych formacji czerwonych skał. To grzmiąca góra. Sedona jest niewielkim turystycznym miastem, liczącym nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Formacja skalna Parowiec. Oak Creek Canyon między miastami Sedona i Flagstaff. Malowniczymi terenami Coconino Forest Park zmierzamy do skamieniałego lasu. Krótki postój na kolejnym punkcie widokowym.
Jesteśmy w Parku Narodowym Skamieniały Las. Około 220 milionów lat temu był tutaj ogromny las. Potężne kłody drewna trafiały do pradawnego systemu rzecznego, gdzie zostały przykryte skałami osadowymi i popiołami wulkanicznymi. Leżąc głęboko na dnie rzeki bez dopływu tlenu, drewno tysiącami lat traciło materię organiczną i absorbowało minerały, aż uległo całkowitemu zmineralizowaniu. W Muzeum Rainbow Forest można obejrzeć skamieniałości ówczesnej fauny. W skład Parku Narodowego Skamieniały Las wchodzi także malowana pustynia. Swoją nazwę zawdzięcza skałom o różnych kolorach, głównie czerwonym, pomarańczowym, żółtym i szarym. Pustynia ma 190 km długości i 100 km szerokości. Jej powierzchnia liczy prawie 20 tysięcy km kwadratowych. Na terenie malowanej pustyni znajdują się rezerwaty plemion Hopi i Navajo. Tędy biegła droga 66, zwana Drogą Matką. W 1985 roku została skreślona z listy krajowych autostrad, a w 2005 roku została uznana za Narodową Drogę Krajobrazową. Dwieście milionów lat temu była tu bagnista równina zalewowa. Z warstw mułu, żwiru i popiołów wulkanicznych powstały piaskowce i łupki. Potem wszystko zalało morze, a 65 milionów lat temu obszar ten został wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych. Z Arizony przejechaliśmy do stanu Nowy Meksyk i zmierzamy do Santa Fe, stolicy tego stanu. Wizytę rozpoczynamy od Kapitolu, siedziby władz stanowych. W centrum budynku jest rotunda o średnicy 15 i wysokości 18 metrów. Mozaika z turkusu i brązu przedstawia wielką pieczęć stanu Nowy Meksyk. Flagi 33 hrabstw stanu Nowy Meksyk. W świetliku niebieskie i jasno-różowe witraże przedstawiają odpowiednio niebo i ziemię.
na galerii Izby Reprezentantów jest 281 miejsc. Można stąd obserwować obrady Izby. Galeria Senatu liczy 206 miejsc dla widzów. Izba Senacka. Trwa akurat przerwa w obradach. Katedra pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Statua kanonizowanej Indianki. Święty Franciszek. Drzwi z panelami z brązu przedstawiającymi wydarzenia z historii kościoła w Santa Fe. Na środku nawy stoi chrzcielnica. Figura świętego Franciszka na ołtarzu głównym jest otoczona malowanymi podobiznami świętych z Nowego Świata. Nad ołtarzem jest replika krzyża z San Damiano. Nawę otaczają stacje drogi krzyżowej. Kaplica Matki Boskiej Różańcowej przemianowana na La Conquistadora. Obelisk poświęcony poległym w bitwach z Indianami. Wiele budynków w centrum Santa Fe zostało wzniesionych w stylu Pueblo. Pałac Gubernatorów z 1610 roku, najstarszy budynek w mieście. Kaplica Loretańska. Dawniej był to kościół rzymskokatolicki, a obecnie jest tu prywatne muzeum i kaplica weselna. Kościół misyjny pod wezwaniem świętego Michała, wzniesiony w 1610 roku, uważany za najstarszy kościół na terenie Stanów Zjednoczonych. Ze stanu Nowy Meksyk przejechaliśmy do Teksasu. W pobliżu Amarillo jest tak zwane Rancho Cadillaców. To artystyczna instalacja złożona z 10 Cadillaców,
powstała w 1974 roku. Samochody są od czasu do czasu przemalowywane na różne kolory. Krótki postój na posiłek. Wjeżdżamy do Dallas. Zabytkowy budynek Sądu Hrabstwa Dallas. W 1963 roku w wyniku zamachu zginął tutaj prezydent John Fitzgerald Kennedy. Pomnik wzniesiony w 1970 roku 200 metrów od miejsca, w którym prezydent został zamordowany. Wewnątrz jest tylko czarna granitowa płyta. Magazyn książek, z którego padły strzały, śmiertelnie raniąc Kennedy'ego. Pierwsza kula dosięgła prezydenta w tym miejscu. Strzały padły z okna po prawej stronie na ostatnim piętrze. Plac Pionierów w centrum miasta z wykonanymi z brązu rzeźbami upamiętniającymi przeganianie wielkich stad bydła w XIX wieku. Jest tu 49 byków i 3 kowbojów. Łącznie rzeźby te tworzą największy na świecie monument z brązu. Dallas zostało założone w 1841 roku, a 15 lat później otrzymało prawa miejskie. Liczy obecnie 1 350 000 mieszkańców. Jesteśmy teraz w stanie Louisiana. Przez mokradła i rozlewiska zmierzamy do Nowego Orleanu. Miasto leży w bagnistej delcie rzeki Mississippi. Przed wylewami rzeki jest chronione systemem tam i zapór. Nowy Orlean jest największym miastem w Luizjanie. Liczy 390 000 mieszkańców. 2 mosty wspornikowe, którymi biegnie autostrada nr 90 nad Mississippi. Dojazd do centrum jest płatny, a droga powrotna bezpłatna. Pomnik poświęcony imigrantom. Na przystani stoi parowiec Natchez, którym można popłynąć na wycieczkę po Mississippi. Na parowcu jest kaliopi, parowy instrument muzyczny, który może wygrywać 32 nuty. Koło napędowe jest wykonane z białego dębu i stali, waży 25 ton. Jesteśmy w dzielnicy francuskiej, która jest najstarszą częścią Nowego Orleanu. Dominuje tutaj zabudowa z okresu hiszpańskiego i francuskiego panowania w XVIII i XIX wieku.
Miasto zostało założone w 1718 roku przez osadników francuskich i nazwane Nowym Orleanem na cześć Filipa II, księcia Orleanu. W 1762 roku miasto przeszło pod panowanie Hiszpanii. Pomnik Joanny d'Arc jest darem Francji dla obywateli miasta Nowy Orlean. Dawny klasztor Urszulanek. Obecnie jest tu muzeum. Jeden z najstarszych budynków w mieście. Dom doktora Miltenbergera, który badał żółtą febrę. W 1801 roku miasto wróciło pod panowanie Francji, a w 1803 Napoleon Bonaparte sprzedał je wraz z terytorium Luizjany Stanom Zjednoczonym. Budynek byłego burmistrza Nowego Orleanu Girauda, zwany Domem Napoleona. Chard Street. Wchodzimy na Canal Street, główną arterią komunikacyjną Nowego Orleanu. Oddziela ona historyczną dzielnicę francuską od dzielnicy biznesowej, zwanej także amerykańską. Jesteśmy na powrót w dzielnicy francuskiej. To pomnik założyciela miasta, Jeana Baptisty Lemowne de Bienville. Katedra Świętego Ludwika, główny kościół nowoorleańskiej archidiecezji rzymskokatolickiej. Katedra znajduje się przy placu Jana Pawła II, który był tu w 1987 roku. Rokokowy, złocony ołtarz. Kopia Biblii Świętego Ludwika z początku XIII wieku. Naprzeciw katedry jest Jackson Square z pomnikiem generała Andrew Jacksona.
Wieczorem w dzielnicy francuskiej zamykana jest dla ruchu kołowego ulica Bourbon Street, jedna z największych turystycznych atrakcji Nowego Orleanu. Jest tu wiele barów, restauracji, sklepów z pamiątkami i klubów ze striptisem. Nowy Orlean jest uważany za kolebkę jazzu. W wielu lokalach można na żywo posłuchać tej muzyki. Opuszczamy Nowy Orlean i rozlewiska delty Mississippi. Ze stanu Louisiana przez Alabamę jedziemy na Florydę. Pobyt na Florydzie rozpoczynamy od Epcot Center w Bay Lake w pobliżu Orlando. Jedną z wielu atrakcji jest jazda samochodem po owalnym torze z prędkością 105 km na godzinę. Epcot jest parkiem rozrywki wchodzącym w skład kompleksu czterech parków zwanych łącznym mianem Świat Walta Disneya. Płyniemy łodzią przez pawilon, w którym prezentowane są nowoczesne technologie uprawy roślin. Park został otwarty w 1982 roku. Ma 123 hektary powierzchni. Park jest podzielony na dwie tematyczne części. Krainę, której wystrój i atrakcje nawiązują do przyszłości, odkryć i wynalazków, oraz krainę złożoną z pawilonów reprezentujących 11 państw. Thank you.
pawilon wyobraźnia w formie szklanej piramidy. Korzystamy z okazji i montujemy własną animację. Pawilony reprezentujące różne kraje są położone wzdłuż brzegu jeziora. Wędrówkę po pawilonach poszczególnych krajów rozpoczynamy od Kanady. Ogród w pawilonie kanadyjskim. Jest tu także kanion z wodospadem. Budynki z różnych wieków tworzą uliczkę pawilonu brytyjskiego. W oddali widać pawilon francuski. Można tu kupić francuskie perfumy i smacznie zjeść. Pawilon marokański. Replika minaretu meczetu Kutubia w Marrakeszu. Brama prowadząca do Mediny w Fezie.
pawilon japoński, replika torii i ze świątyni Itsukushima. Klasyczna japońska pagoda. Japońskie bębny taiko są używane od 2000 lat w ceremoniach religijnych, na festiwalach, dla wywoływania deszczu i na polach bitewnych podczas modłów żołnierzy o zwycięstwo. Wejście do japońskiego zamku z okresu Edo, który obejmował lata 1603-1868. W okresie Edo rzeczywistą władzę sprawowali szoguni. Pawilon amerykańska przygoda. Pawilon włoski, dzwonnica świętego Marka i pałac Dożów. Fontanna Neptuna. W głębi widać kolumnę świętego Marka i świętego Teodora. Pawilon niemiecki. Model kolejki. Pawilon ma formę niemieckiego miasta, ale z architekturą z różnych okresów i regionów. Na kolumnie Święty Jerzy i Smok. Pawilon chiński. Replika świątyni nieba. Terakotowa armia.
pawilon norweski, kościół słupowy, zwany też klepkowym. Pawilon meksykański. Piramida Majów. Spędziliśmy w Epcot Center cały dzień. Zapada wieczór i zbliża się burza. Chcemy jednak jeszcze obejrzeć iluminację zatytułowaną Oblicza Ziemi. Na pokaz składają się sztuczne ognie, efekty pirotechniczne, podświetlane fontanny, lasery, szperacze reflektorowe i wielki obracający się globus. W październiku 2019 roku spektakl Odbicia Ziemi został zastąpiony pokazem zatytułowanym Epcot Forever.